Tradycyjnie w sierpniu w intencji trzeźwości zawędrują do Matki Boskiej Zawadzkiej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka działająca przy parafii świętej Jadwigi w Dębicy zaprasza do wspólnego pielgrzymowania do sanktuarium w Zawadzie, które jest częścią organizowanych przez krucjatę Dni Trzeźwości. W tym roku jest to już 28. pielgrzymka w intencji trzeźwości. Na tę pielgrzymkę zapraszamy 15 sierpnia. O godzinie 13:45 jest wyjście z kościoła świętej Jadwigi. Również do naszej dębickiej pielgrzymki dołącza także pielgrzymka ze Straszęcina, którzy w tej samej intencji wyruszają ze Straszęcina już o godzinie 11 i razem potem wyruszamy już na ten szlak pielgrzymkowy do sanktuarium, do Zawady. Podczas tej pielgrzymki będzie wygłoszona konferencja przez księdza Zbigniewa Guzego, to jest diecezjalnego duszpasterza trzeźwości. Również będzie odprawiana droga krzyżowa. Podczas tej drogi krzyżowej jest też miejsce na świadectwa osób wyzwolonych. Uwieńczeniem tej pielgrzymki będzie msza święta, która odbędzie się w sanktuarium zawadzkim pod przewodnictwem księdza Zbigniewa Guzego i o godzinie 16:30. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, całe rodziny, którym jest bliska troska o trzeźwość i rodzin, ale także i trzeźwość całego naszego narodu. Krucjata Wyzwolenia Człowieka, zwana też dziełem niepokalanej Matki Kościoła, jest maryjnym ruchem, który stoi zdecydowanie na stanowisku całkowitej abstynencji od alkoholu i uważa ją za skuteczny środek do osiągnięcia celu, jakim jest zwalczanie społecznej klęski alkoholizmu.